Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Jeżeli jesteś osobą, która wchodzi w świat motocykli po raz pierwszy i masz całkiem pokaźny zapas gotówki na zakup nowego motocykla, jak również całego osprzętu, który jest do niego potrzebny, to oprócz umiejętności i chęci niczego więcej nie potrzeba. Jeżeli natomiast chcesz wejść w grono motocyklistów, ale zasobność Twojego portfela ma swoje limity, to dobrze trafiłeś, bo w tym filmie chciałbym Ci przybliżyć 5 motocykli o pojemności 125 cm3, na które w tym roku warto by było zwrócić uwagę. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że będzie to 5 tanich propozycji motocykli używanych, których ceny oscylują poniżej 10 tysięcy złotych. Zapraszam do oglądania. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. A więc zaczynamy. Naszą listę otwiera motocykl Delim Roadwin 125. Zapewne duża grupa z Was spodziewała się po mnie jakiejś CBF 125 czy Rometa, co nie? A więc, dla tych, którzy nie za bardzo znają markę, to może krótkie słowo wstępu. Delim to w zasadzie jedna z największych koreańskich firm, konglomerat, który zarządza kilkunastoma różnymi spółkami. I niekoniecznie są to spółki motoryzacyjne, w skład firmy wchodzą również firmy budowlane, paliwowe czy handlowe. Można wyczytać w internecie, że Delim Motor Company produkowała skutery, aby ułatwić swoim pracownikom dojazd do pracy. A pierwszy motocykl wyjechał z hali produkcyjnej w Changwon w 1963 roku. W chwili obecnej jest to jeden z największych producentów jednośladów na świecie, gdyż rocznie fabrykę opuszcza około 300 tysięcy egzemplarzy, jeżeli doszedłem do dobrych danych. A więc jeżeli już wiemy, że nie jest to mała firma garażowa, to może przejdźmy do konkretów tego motocykla. Delim Roadwin 125 wyposażony jest w jednocylindrowy silnik o pojemności 125 cm3 na gaźniku z elektrycznym starterem. Pięciobiegowa skrzynia biegów nie pozwoli Wam spocić się podczas machania nim w mieście, a nieduża waga, bo 135 kg zapewni łatwość w użytkowaniu. 16-litrowy bak paliwa to całkiem duża pojemność jak na takiego malucha, ale kiedy sprawdzi się jego spalanie, to okazuje się, że wynosi ono nawet 3,5 litra na 100 km. Nie jest to mało, patrząc chociażby na wspomnianą wcześniej CBF 125. Ale cóż, próżno szukać konkretnych danych na temat spalania, można jedynie przeglądać Sprint Monitor i wyszukiwać konkretne informacje na temat tego modelu. W Polsce chyba nie ma salonu tej marki, ale jeżeli chcielibyśmy sobie kupić taki nowy, to możemy wybrać się do Niemiec. Z kolei co innego z używkami. Jego ceny na portalach ogłoszeniowych takich jak np. OLX wahają się między 5 a maksymalnie 10 tysięcy złotych za egzemplarz z około 2007 roku. Nie wiem, czy to też widzicie, ale kiedy patrzę na Roadwin 125, to widzę Suzuki GS500. Albo mi się tak w oczach mieni, albo ktoś tu mocno się zaciągnął tą stylistyką. Motocykl ten i ogólnie cała marka Delim w Polsce ma już całkiem spore grono wyznawców i nie jest to już tylko zwykły koreański ulep, a ceniony przez wielu motocykl. Drugim motocyklem, o którym powiemy sobie w tym zestawieniu, to Suzuki GN125. Nie wiem, czy trzeba Wam przedstawiać ten model, ale jeżeli go nie znacie, to powiem Wam tylko, że pierwsze Suzuki GN zadebiutowało w 1982 roku. Jeżeli ktoś chciałby sobie kupić taki motocykl nowy, to podobno wciąż są one produkowane i w niektórych krajach jeszcze można taki nabyć. Używane egzemplarze Suzuki GN125 zaczynają się już od około 2-3 tysięcy złotych, a za 5 tysięcy i więcej dostaniemy naprawdę zadbane sztuki. Co otrzymujemy w tej cenie? Jednocylindrowy, czterosuwowy silnik o mocy maksymalnej 12,5 konia mechanicznego, który pozwala rozpędzić to monstrum do około 115 km na godzinę. Waga to zaledwie 116 kg, a w porównaniu do Delima to prawie 20 kg mniej. Z jednej strony Suzuki prezentuje się jak taki zwykły miejski pomykacz, z raczej starą stylistyką, choć niektórzy mogą powiedzieć, że oldschoolową.
długi klasyczny widelec teleskopowy i dwa elementy resorująco tłumiące z tyłu. I owszem, jak najbardziej może się podobać. Jeżeli ktoś szuka czegoś na podobę szlifierki, to raczej nie jest to ten motocykl. Ale jeżeli wygląd motocykla już Wam przypada do gustu, to warto wspomnieć również, że awaryjność tego modelu jest tak mała, że w zasadzie pomijalna. Gdyby porównywać ten motocykl do jakiejś marki samochodów i ich reklam, to śmiało można by powiedzieć, że podobnie jak w Toyota, Suzuki GN125 jest liderem bezawaryjności. Jeżeli spojrzymy sobie na spalanie tego modelu, to widać, że między 2,5 a 3 litry to jest maks, jaki będzie nam potrzebny do przejechania 100 km. Jedyny mankament jest taki, że zamontowany jest w nim bak o pojemności zaledwie 10 litrów. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Jeżeli nudzą Was miejskie motocykle, a lubicie wypady na łono natury, to na pewno powinniście zwrócić się ku temu motocyklowi – Yamaha XT125R. Yamaha produkowana jest od 2003 roku i zalicza się ona do grona enduro-wyczynowych motocykli. Motocykl ten wyposażony jest w jednocylindrowy silnik o pojemności 124 cm3, który generuje moc około 9,8 konia mechanicznego i 9,5 Nm momentu obrotowego. Ma elektryczny rozruch, pięciobiegową skrzynię biegów i chłodzony jest powietrzem. Jeżeli mowa o wypadzie w teren, to na pewno ważne jest, jak duży jest skok zawieszenia. Skok przedniego zawieszenia to 120 mm, a skok tylnego zawieszenia to 200 mm. Z przodu mamy 21-calowe koła, a z tyłu 18-calowe, więc bardzo fajnie wpasowują się w jazdę pozamiejską. Dodatkowo warto wspomnieć, że motocykl ten wyposażony jest w bak o pojemności 10 litrów, a jego masa na sucho to 118 kg. Zdarzają się strony, które podają, że waga na mokro to 122 kg, a na sucho 111. Kiedy spojrzymy sobie na spalanie Yamaszki, to widać, że oscyluje ono również w granicach 2,5 do 3 litrów, ale raczej trzymałbym się tutaj górnej granicy, a nawet delikatnie ją przekraczał. Zapewne spowodowane jest to stylem użytkowania tego motocykla. Nie oszukujmy się, wyjeżdżając w teren zawsze odkręcać będziemy manetkę mocniej, aby trochę się pobawić. Jeżeli chodzi o ceny używanych egzemplarzy, to ceny za takie roczniki 2005-2007 oscylują w tych granicach od 6,5 do nawet 9,5 tysiąca złotych. Pamiętajmy, że nierzadko są to motocykle używane w lekkim offroadzie, stąd też trzeba dużą wagę przywiązywać do tego, czy wszystko z silnikiem i napędem jest ok. Dajcie znać w komentarzach, czy takimi motocyklami trafiłem w Wasze gusta oraz co Wy byście dodali do takiej listy motocykli o pojemności 125 cm3. Pamiętajcie tylko, muszą to być używane egzemplarze. Przedostatnia pozycja na naszej liście to Kawasaki Eliminator 125. Na pierwszy rzut oka widać, że wracamy do trybu jazdy miejskiego. Kawasaki wygląda jak typowy duży cruiser, ale to tylko pozory. Owszem, wygląd jest bardzo podobny do cruiserów, ale już wielkość to taka typowa 125. Czterosuwowy silnik o mocy 12 koni mechanicznych ma całkiem sporo mocy w dolnym zakresie obrotów. Przeczytałem wiele opinii, które mówiły, że ten motocykl można pokochać lub znienawidzić. Jeżeli mowa o miłości, to wynika ona ze świetnego spasowania wszystkich elementów. Wszystko jest na wymiar, precyzyjne, z dużą dbałością o szczegół. Motocykl prowadzi się bardzo łatwo. Nawet początkujący motocyklista nie będzie miał problemów z opanowaniem go. Jest również wykorzystywany w angielskich szkołach jazdy jako model do nauki jazdy. Awaryjność tego modelu praktycznie nie występuje. Silnik skonstruowany jest, aby przejechał dziesiątki tysięcy kilometrów i niczym się nie martwić. Są niestety inne rzeczy, które również nie występują w tym motocyklu, jak chociażby obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa czy stopka centralna. Na jednym z portali ogłoszeniowych przeczytałem, że wiele osób narzeka również na tylną kanapę, która jest zbyt twarda. Jeżeli chodzi o spalanie tego motocykla, to oscyluje ono w granicach 3,5 litra i w górę, co nie jest zwyczajną wartością przy motocyklach klasy 125. Ceny tego motocykla oscylują w granicach 7, 8, nawet 9 tysięcy złotych. Wiadomo, jaka jakość, taka cena. To co należy na pewno wspomnieć to to, że raczej nie stracimy kupując ten motocykl, bo jeżeli kupimy dobrą, zadbaną sztukę i również włożymy w nią serce, to z biegiem czasu i wzrostem inflacji sprzedamy go bez straty, a może nawet z zyskiem.
No i wielkimi krokami zbliżamy się do ostatniego punktu na liście. Pomyślałem sobie, że dam coś, co większość z Was powinna znać, ale jeżeli ktoś nie zna, to teraz pozna. Aprilia RS 125 2T. Długo zastanawiałem się, czy mówić o tym motocyklu, gdyż z jednej strony jest to motocykl o pojemności 125 cm3, choć po pewnych zabiegach jego moc wcale na to nie wskazuje. Jak można przeczytać na Motobanda, Aprilia to włoski synonim sportu, a model RS 125 był jego najlepszym odzwierciedleniem w tamtym okresie. I choć nie można już kupić takiego motocykla z takim silnikiem jako nowej sztuki, to jeżeli dobrze poszukamy na jakichś OLX-ach czy innych portalach ogłoszeniowych, to w kwotach poniżej 10 tysięcy złotych znajdziemy tą osławioną Aprilię 2T. Dwusuwowy silnik Rotaxa pozwalał na zabieg odblokowania, co skutkowało wzrostem mocy do, uwaga, 34 koni mechanicznych. Tak, 34 konie mechaniczne w motocyklu o pojemności 125 cm3. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze wagę około 130 kg na mokro, zawieszenie upside down oraz przednią tarczę o średnicy 320 mm i czterotłoczkowe zaciski na niej, no to hej, niektóre 300 mogłyby pozazdrościć. Ten motocykl posiadał wszystko, czego mógł chcieć młody kierowca. Miał moc, miał wygląd, miał dobre hamulce, miał prawie 170 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ale jak nie ma róży bez kolców, tak i ta sławna Aprilia ma swoje wady. Pierwsza była taka, że motocykl już odblokowany, aby uzyskać moc maksymalną, musiał być kręcony bardzo wysoko. A wysokie obroty wiążą się z bardzo dużym spalaniem paliwa i mówimy tutaj o wynikach nawet powyżej 5 litrów, co jak na klasy 125 jest kompletnie nie w normie. Druga sprawa jest taka, że wysoko kręcony mały silnik dużo szybciej dobijał do okresowych remontów niż miało to miejsce podczas normalnego użytkowania. Dodatkowo, z racji tego, że wszyscy wiedzieli, że taka Aprilia ma takie osiągi, to wszyscy ją żyłowali ile wlazło. A pokłosiem tego jest to, że jeżeli chcemy kupić sobie taki używany egzemplarz, to musimy szczególnie uważać na jego stan techniczny, gdyż może się okazać, że kupujemy motocykl do gruntownego remontu. Niemniej jednak, jeżeli ktoś lubi dłubanie przy motocyklu, ma serce i możliwości, które jest w stanie wsadzić w taką maszynę, to jest to chyba najbardziej sportowa 125, jaka jest dostępna na naszym rynku. No i to tyle w tym filmie. Jak zwykle dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Szerokości na drodze. Na razie, cześć!